tu Radio Kurier Galicyjski. Witam serdecznie słuchacze Radia Kurier Galicyjski w tej lipcowej audycji. Przy mikrofonie Artur Żak, a realizuje tę audycję dla Państwa Andrzej Borysewicz. Nadajemy 20 lipca, więc dzisiaj swoje imieniny obchodzą Ansegis, Aureliusz, Czesław, Czesława, Eliasz, Flawian, Flawiana, Heliasz, Hieronim, Hieronima, Leon, Leona, Ludwik, Małgorzata, Modest, Paweł, Remigia, Remigiusz, Sewera i Stosław. Dla wszystkich tych, którzy świętują dzisiaj swoje imieniny, samych najlepszości ze szczęśliwością i moc zdrowia winszuję. We Lwowie panuje prawdziwie letnia, a nawet w tych porannych godzinach upalna aura. Słoneczko zawadiacko świeci nad gmachami naszego pięknego grodu nad Pełtwią, a synoptycy zapowiadają, że dziś słupki naszych termometrów podniosą się maksymalnie do 28 stopni Celsjusza. A co do opadów, to nie powinna spaść nam na głowę żadna kropla deszczu. Kochani, tak jak mówiłem tydzień temu, gdy padał rzęsisty deszcz, że dla mnie jako dla niepoprawnego lwowocentrysty nie ma złej pogody. Ale tylko pod warunkiem, że akurat jesteśmy we Lwowie. Mieszkając we Lwowie, w tym jednym z najpiękniejszych miast, czasami można się nawet zapomnieć i oderwać od wojennej rzeczywistości. Ale niestety realia wracają piorunami doniesień z frontu i tych miejsc, które padają codziennie ofiarą rosyjskich żołdaków. Po rozmowach z bliskimi, znajomymi, ciągle dowiadujemy się, że ten lub tamten, którego jeszcze niedawno temu widzieliśmy, odszedł na wieczną wartę, oddając najcenniejszą ofiarę, ofiarę własnego życia w obronie nas wszystkich. Dziś mamy 147 dzień pełnowymiarowej inwazji Rosji na Ukrainę. Trwa czwarty miesiąc tej totalnej wojny. Na początku odliczaliśmy dnie, później tygodnie, teraz odliczamy miesiące. I jak tylko do zakamarków naszej świadomości zakrada się nadzieja, że może jednak nie będziemy odliczać lat, jako buchem w łeb wali nas to, co dobrze wiemy, że wojna trwa co najmniej 8 lat. A jak być bardzo skrupulatnym, to dokładnie 3066 dni temu zaczęła się inwazja na Półwysep Krymski, tak zwane zajęcie parlamentu przez zielonych ludzików Putina. Od 24 lutego 2022 roku dziesiątki tysięcy ludzi ucierpiało w wyniku działań wojennych. Straciły dach nad głową, rodziny, zdrowie, nierzadko życie. Ponad 15 milionów obywateli Ukrainy zostało zmuszonych do opuszczenia swoich domów. Szanowni słuchacze, kochani, zanim przejdziemy do informacji i materiałów z tego, co się wydarzyło w ostatnim tygodniu we Lwowie i na ziemi lwowskiej, trochę aktualności z Ukrainy. Niestety nadal trwa wojna, więc wszystkie wiadomości tak czy siak są powiązane z teatrem działań wojennych. Po zajęciu opuszczonego przez ukraińskie wojska Lisiczańska, rosyjskie dowództwo ogłosiło tzw. przerwę operacyjną, podczas której starają się odtworzyć zdolności bojowe swoich pododdziałów. Pododdziałów, które poniosły bardzo dotkliwe straty w tzw. drugiej fazie pełnowymiarowej inwazji. Z tego właśnie powodu nie odnotowano nadmiernych ruchów na linii frontu. Na odcinku charkowskim ukraińscy obrońcy udaremniają próby przebicia się rosyjskich oddziałów w kierunku miasta. Jednak Rosjanie nadal mają możliwość terroryzowania miasta ostrzałami artylerii lufowej, a także artylerii rakietowej. W obwodzie donieckim trwają lokalne starcia. Pomimo tego, że agresor kontroluje teren obwodu ługańskiego, to siły zbrojne i administracja Ukrainy nadal panuje na prawie połowie obwodu donieckiego. Na odcinku od Doniecka do Zaporoża nie odnotowano istotnych zmian. Pomimo lokalnych bojów, linia frontu trzyma się na rubieżach obronnych obu stron. Na odcinku chersońskim nie widać zasadniczych ruchów. Trwa ukraińska, tak zwana pełzająca ofensywa. Siły ukraińskie powoli zbliżają się do Chersonia i jak wielu specjalistów donosi, są już 10 km od lotniska i 20 km od centrum miasta. Natomiast Rosjanie od kilku miesięcy przygotowują tam swoje silne linie obrony. Jednocześnie cały teren Ukrainy jest systematycznie ostrzeliwany rakietowymi pociskami manewrującymi dalekiego zasięgu. Rakiety spadały na Winnicę, Mikołajów, Odesę, Dniepr, Nikopol, obwód charkowski i wiele innych miejsc na Ukrainie.
Najbardziej bestialski był czwartkowy atak, który wojska rosyjskie przeprowadziły na Winnicę. Na centrum miasta spadły 3 rosyjskie rakiety. Nie żyją 24 osoby, w tym 3 dzieci. Dziesiątki rannych wciąż jest w szpitalach, a pomocy medycznej wymagało ponad 2000 osób. Pociski zostały wystrzelone z rosyjskich okrętów znajdujących się na Morzu Czarnym. Warto zaznaczyć, że Winnica leży na południowy zachód od Kijowa i znajduje się kilkaset kilometrów od frontu na Donbasie. W czwartek i piątek na Mikołajów spadło kilkanaście rakiet. Ich celem były 2 uniwersytety, szpital, hotel, 2 szkoły, trolejbus i stadion. Są ranni, ale dzięki Bogu nie ma ofiar śmiertelnych. Na dzień dzisiejszy możemy śmiało potwierdzić likwidację kilkunastu obiektów, które mają ogromną rolę przy odzyskiwaniu zdolności bojowej pododdziałów rosyjskiej armii. Spowalniają aktualnie toczące się działania, ale także zmniejszają potencjał przy prognozowanym 3 etapie rosyjskiej agresji. Większość zasług jest przypisywana wykorzystaniu tych 9 systemów artylerii rakietowej wysokiej mobilności M142 HIMARS, które wykorzystują amunicję kierowaną, która ma ponad 70 km zasięgu. Nie należy także zapominać o ciągle uzupełnianej zachodniej artylerii lufowej, zarówno tej samobieżnej, jak i holowanej, oraz nowoczesnym, precyzyjnym pociskom do tej artylerii. Dodatkowo nie warto niedoceniać poziomu planowania przez ukraińskie dowództwo operacji. Wszystko jest planowane według standardów NATO przy użyciu bardzo dokładnego rozpoznania elektronicznego. Czas od wykrycia celu do jego eliminacji jest naprawdę bardzo krótki. W ubiegłym tygodniu dotarła też inna modyfikacja systemu rakietowego, a mianowicie M270. Opancerzona gąsienicowa wieloprowadnicowa wyrzutnia rakiet. W odróżnieniu od HIMARS-u ma 12 rakiet, a nie 6. Więc zapewne niebawem ilość problemów u Rosjan zasadniczo się zwiększy. Trzeba również mieć nadzieję, że sojusznicy dostarczą także inne rakiety do tego systemu, na przykład te, które mają zasięg do 300 km. Na wniosek prezydenta Rada Najwyższa Ukrainy przyjęła odwołanie z zajmowanych stanowisk prokuratora generalnego Iryny Wenedyktową i przewodniczącego SBU Iwana Bakanowa. Szanowni słuchacze, w naszej audycji akurat przyszedł czas na naszą stałą lwowską muzyczną pauzę. Dzisiaj zapraszam do wysłuchania hymnu, hymnu Łyczakowa, czyli tanga łyczakowskiego. Albo tak jak niektórzy wolą nazywać tą piosenkę, Hulaj Braci. Tej najmilszej mojemu sercu dzielnicy Lwowa poświęcono wiele dzieł, lecz ta piosenka jest mi najbliższa. Autorstwo słów przypisuje się Manuelowi Szlechterowi, Haskellowi Springerowi bądź Zygmuntowi Springerowi. Natomiast muzykę napisał Leon Haber. Utwór wykonywany był przez słynny przedwojenny chór Dana. Śpiewał go też Toncio, czyli Henryk Vogelfanger i wielu, wielu innych wykonawców przedwojennych, powojennych, jak i współczesnych. A teraz usłyszycie tango łyczakowskie w wykonaniu zacnej lwowskiej kapeli Wesoły Lwów. Serdecznie zapraszam. Wszędzie słychać i nie bliżej ten świst. Łyczakowskie już muzyczka gra, śpiewa z nami naszej wiary szmat. Hulaj bracie fajno, gdy harmonia gra, bierbaby pod pachy, a chmur ci zdrowie dam. Wszędzie bracie hulaj, grudy kryparów, po salika tulaj, ach nie ma jak na żywów. Szpany, graby, kryj pazury, trzymaj fason swój jak szpic. Drogie nasze tajo, śpiwaj lwów ta lwów, a reszta ty. Kochaj bracie fajno, lwowskie kobiet rój, lepszych nie ma w świecie, więc mój kochaj swój. Kamień na kamieniu kamień, a na tym kamieniu jeszcze jeden kamień. Trambal za trambalim trambal, a za tym trambalim jeszcze jeden trambal. Stolik za stolikiem stolik, a za tym stolikiem siedzi alkoholik. Jak się chcesz zabawić, a nie masz szóstaka,
siadaj do jedynki i jedź do kijaka. Łyczakowski rym już muzyczka gra, śpiewa z nami naszej wiary ćma. Hule, bracie, fajno, gry, harmonia gram, wierbamy pod pachy, a chmur ci zdrowie dam. Wszędzie, bracie, hulaj, grudek i parów, po sali katulaj, ach, nie ma jak nasz głów. Szpan, graby, kryj pazury, trzymaj fason swój jak świt. Drogie nasze tajo, śpiewaj, Lwów ta Lwów, a reszta ty. Kochaj, bracie, fajno, lwowskie kobie trój, lepszych nie ma w świecie, więc Lwów kochaj swój. Wysłuchaliście Państwo piosenkę Tango Łyczakowskie w wykonaniu naszej lwowskiej kapeli Wesoły Lwów. Tym wybitnie lwowskim akcentem płynnie przechodzimy do dalszej części naszej audycji. Tu Radio Kurier Galicyjski. Kochani, a teraz przechodzimy do naszej stałej rubryki tego, co się wydarzyło tutaj na ziemi lwowskiej. Co prawda w tym wydaniu przeniesiemy się trochę dalej niż na ziemię lwowską, bo na Wołyń. I nasi korespondenci Konstanty Czawaga i Aleksander Kuśnierz byli na wyjeździe na Wołyń. Ja czasami mówię, że Podole. I panie Kostku, bo mamy właśnie na antenie dzisiaj też naszego redakcyjnego kolegę. Panie Kostku, na czym polegał ten wyjazd? Pani marszałek Małgorzata Gosiewska przekazała pomoc medyczną, humanitarną dla wojskowego szpitalu w obwodzie żytomierskim oraz uczestniczyła w odpuście w Berdyczowie. I na początku może od razu posłuchamy, co pani marszałek Gosiewska powiedziała wam zgromadzonym właśnie w szpitalu. Zapraszamy do wysłuchania wypowiedzi pani marszałek Gosiewski. Początek wojny to 2014 rok i tak to trzeba określać, bo ja aktywnie wspieram Ukrainę od samego początku. Luty to jakby zaostrzenie, to rzeczywiście już taka regularna, dramatyczna wojna. No i to też olbrzymia polska pomoc, olbrzymia polska aktywność. Aktywność całego świata, ale Polski szczególnie. I od pierwszych dni już tej ostrej wojny, no przyznam szczerze, że przeniosłam w gruncie rzeczy swoje biuro w pobliżu granicy po to, żeby stamtąd koordynować pomoc, którą woziliśmy na drugą stronę, na stronę ukraińską. Tu ten szpital, przy którym jesteśmy, już w drugim tygodniu wojny otrzymał naszą pomoc medyczną, za co jeszcze dzisiaj pan dyrektor dziękował, mówiąc, jak była bardzo ważna, bo to była właśnie ta najbardziej potrzebna, ta kierowana do rannych żołnierzy. No i teraz mamy kontynuację, to już jest kolejny transport pomocy medycznej. Dzisiaj przywieźliśmy bardzo ważne urządzenia. Urządzenia zakupione przez Caritas diecezji warszawsko-praskiej. Urządzenia, które są niezbędne, potrzebne do leczenia poważnych ran, rozległych i głębokich. To przyspiesza leczenie, sprawia, że to leczenie jest skuteczniejsze. Ale przywieźliśmy też pomoc humanitarną dla Żytomierza, pomoc w postaci suchego prowiantu, potrzebna dla uchodźców ukraińskich tu wewnętrznych, ale też i dla ludności miejscowej, która przecież utraciła miejsca pracy bardzo często i w związku z tym dochody, więc tej pomocy potrzebuje. To jest ważne. My wszyscy już jesteśmy pewnie trochę zmęczeni wojną, ale to wojna trwa i my musimy o tym pamiętać, że ciągle giną ludzie, że ludzie żyją w poczuciu zagrożenia. Kiedy tu przyjeżdżaliśmy, faktycznie cała Ukraina objęta była alarmem przeciwlotniczym, czyli większość Ukraińców, ludności cywilnej przebywała w schronach. Oczywiście nie zawsze tak jest, nie każda miejscowość ma te schrony, ale to jest, jak mówię, życie w poczuciu nieustannego zagrożenia, życie często na walizkach. Żyją tu ludzie, którzy utracili
wszystko, co mieli, cały swój dorobek. To tak jakby łatwo można sobie to spróbować wyobrazić. W ciągu paru minut tracimy to, na co pracowaliśmy całe życie. Mało tego, na co pracowały poprzednie pokolenia. I musimy zaczynać od początku. Bo bez wsparcia zewnętrznego nie jest to możliwe. I tego wsparcia naprawdę potrzebuje Ukraina. Naszej solidarności, wsparcia i aktywności. Ta pomoc, którą przywieźliśmy, ten suchy, żywność długoterminową, no to Agencja Rezerw Strategicznych, czyli środki z budżetu państwa, czyli pomoc rządowa, no my po prostu dostarczyliśmy tę pomoc. No można by mówić po prostu i tylko, ale myślę, że sama nasza obecność tutaj wśród Ukraińców jest też wyrazem solidarności. Nie damy się zastraszyć Federacji Rosyjskiej, nie damy się sprowadzić do biernego wypowiadania słów. My chcemy realnie pomagać. Oczywiście jest tak, że wszyscy musimy mieć świadomość, że ta wojna dotyczy nas wszystkich, że Ukraina walcząc tak bohatersko, broniąc swojej ziemi, tak naprawdę broni również naszych granic, Europy, ale też i takich podstawowych wartości, wartości chrześcijańskich, wartości europejskich, tych wartości europejskich, które są na sztandarach wielu środowisk. Oni realnie tego bronią, oni realnie o te wartości walczą i po prostu powinni być wspierani. To bardzo różnie. To inaczej było na początku, inaczej jest teraz. Na początku było więcej takiego pospolitego ruszenia. Wszyscy chcieli pomagać. Teraz, jak mówię, każdy jednak musiał wrócić do swojej pracy zawodowej i tę pomoc trudniej zorganizować. Ale to są organizacje międzynarodowe. To jest Polonia z różnych krajów, która bardzo mocno włączyła się w pomoc Ukrainie. To jest oczywiście, to są rezerwy rządowe. Tak? To chwała, że polski rząd staje cały czas na wysokości zadania, że nie tylko wspieramy Ukrainę na szczeblu międzynarodowym, dyplomatycznym, że podnosimy temat, że walczymy o zwiększenie sankcji, ale też i o wsparcie dla Ukrainy militarne, ale również właśnie świadczymy tę pomoc i medyczną, i humanitarną, która jest każdego dnia tutaj potrzebna. Wysłuchaliście Państwo wypowiedzi pani marszałek Małgorzaty Gosiewskiej, ale właśnie w tej delegacji było jeszcze kilka osób, między innymi przedstawiciel konsulatu generalnego w Winnicy. Wszystkie konsulaty na terenie Ukrainy oprócz konsulatu lwowskiego nie działają, niemniej jednak pan konsul generalny towarzyszył Wam w tej delegacji. Tak, Damian Cierciński towarzyszył nam i on nadal opiekuje się tym terenem. Chociaż konsulat, jak pan powiedział, nie działa. To zapraszam właśnie do wysłuchania wypowiedzi pana konsula generalnego w Winnicy. Z tym szpitalem, gdzie dzisiaj dostarczona została pomoc medyczna, my jako konsulat współpracujemy od wielu lat. Prowadziliśmy pewne programy doszkalające pracowników tego szpitala w zakresie pomocy psychologicznej i widzieliśmy ten ogrom pracy, który szpital wkłada w rekonwalescencję weteranów, tak tych wcześniejszych, ale przede wszystkim tych po 2014 roku. No i dzisiejsza ta pomoc materialna jest kontynuacją procesów takich wsparcia tego zakładu medycznego, który były już wiele lat temu rozpoczęte. No i cieszę się, że tu ten szpital, zgłaszając konkretne zapotrzebowanie, Polska mogła odpowiedzieć też bardzo konkretnie, przedstawiając takie urządzenia, jakie są potrzebne. Wysłuchaliście Państwo wypowiedzi konsula generalnego Rzeczypospolitej w Winnicy, Damiana Cierczyńskiego. Jedna część to były właśnie te dary i pomoc dla Ukrainy, dla walczącej Ukrainy, dla szpitali, ale druga część to był ten słynny odpust, na który przez wieki z całego terenu Ukrainy, tak naprawdę z całej Rzeczypospolitej, ściągali pielgrzymi. No, dlatego, że była Częstochowa, Ostra Brama i Berdyczu. Pisz panie na Berdyczu, słynne stwierdzenie. Ale kiedyś ktoś mi wytłumaczył, że to wcale nie było takie prześmiewcze. A to dlaczego na Berdyczów? Bo tam się odbywały jarmarki. Jedne z najbardziej słynnych jarmarków, na które ściągała i szlachta, i nie tylko, też z całej Rzeczypospolitej, że jeżeli ktoś napisał list na Berdyczów, to przynajmniej raz w roku ktoś ten list odebrał. Więc to nie było wcale takie ponoć prześmiewcze. No i znajduje się teraz ogólnoukraiński sanktuarium.
I właśnie, jak w tym roku wyglądał ten odpust? Nie było takich pielgrzymek jak wcześniej. Chociaż niektóre osoby na pieszo szli szypetułki z Żytomierza, no ale ten duch odpustu był. Ale wiem, że też nagraliście zakonnika, który opowiedział właśnie o tym odpuści, jak to przeżywa teraz. Tak, kustosz karmelitu, sanktuarium karmelitu. Jak każdego roku, tak samo w tym roku mamy uroczystość Matki Bożej Berdyczowskiej, w tym roku przeżywamy czas wojny i dlatego nie ma zorganizowanych pielgrzymek, jest w sposób bardzo taki zamknięty, prowadzony w sposób lokalny prowadzone święto. Prosiliśmy ludzi, żeby nie przyjeżdżali, nie przychodzili, dlatego że jest niebezpieczeństwo, że może być bombardowanie, tak, z góry. Dlatego msza jest w dolnym kościele, bo dolny kościół służy w mieście jako schronisko przeciwbombowe i dlatego mamy ludzi w tym roku tylko tyle, ile możemy schronić na terytorium naszego klasztoru. I dlatego bezpieczeństwo jest ważne. Życie człowieka to jest największą godnością, największą cenę ma życie ludzkie. I dlatego w taki sposób. Mamy nadzieję, że w następnym roku skończy się wojna i dlatego będziemy świętować jak zawsze. Królowo Ukrainy, wyproś nam pokój. Dla nas to najważniejsze. Wysłuchaliście Państwo wypowiedź ojca Witalego Kozaka, kustosza Sanktuarium Matki Boskiej Berdyczowskiej. W odpuści uczestniczyła też pani marszałek Gosiewska. Pani marszałek złożyła kwiaty ku tablicy z relikwiami świętego Jana Pawła II. Uczestniczyła w liturgii. Liturgia była w podziemnym kościele i po zakończeniu wspólnej modlitwy pani marszałek wygłosiła słowo do zebranych pielgrzymów i duchowieństwa. Ta msza w tej podziemnej krypcie, w tym podziemnym dolnym kościele była zorganizowana specjalnie, czy tak jest zawsze? Nie, w tym roku była zorganizowana z powodu zagrożeń wojennych. No, w tym roku msza była w kościele podziemnym, które pełniło takie funkcje schronu. Więc teraz zapraszam do wysłuchania krótkiego wywiadu, który nagrali właśnie moi redakcyjni koledzy z panią marszałek Małgorzatą Gosiewską. No, 2 lata temu były to tłumy pielgrzymów. To były naprawdę setki czy tysiące ludzi, młodych ludzi, starszych ludzi, ale to było niesamowite, jak wielu młodych katolików przybywało co roku do Berdyczowa, do Matki Boskiej, modlić się i powierzać swoje życie. Dzisiaj było niewiele osób, to prawda. Choć pewnie myślami było ich więcej. Była też transmisja internetowa mszy nabożeństwa i zawierzenia Matce Boskiej Berdyczańskiej Ukrainę i modlitwa o pokój, o to, by ta wojna zakończyła się. Ale no, to było smutne, że rzeczywiście wojna sprawiła, iż była nas w stosunku do tego, co 2 lata temu widziałam garstka. Ale ważne, że byliśmy, że przybywają ludzie, że my też przyjechaliśmy, bo to było naprawdę bardzo ważne wydarzenie religijne, duchowe, no, ale przede wszystkim po prostu trzeba wierzyć, że dzięki wstawiennictwu Matki Boskiej Berdyczańskiej po prostu doczekamy się, wywalczymy ten pokój, w którym ja uczestniczę. No to już jest 20 któryś, to jest już chyba ponad 150 ton pomocy, jaką udało się przewieźć. Ale pamiętajmy, że jest olbrzymia ilość organizacji pozarządowych, wolontariuszy, którzy tak samo to robią, którzy też poświęcają swój czas, ryzykują też, odbierają czas swoim bliskim, jeżdżą i pomagają. I Ukraińcy to widzą i są wdzięczni i dziękują na każdym kroku, bo widzą. Ja jestem przekonana, że
my w tej chwili budujemy kompletnie nowe relacje polsko-ukraińskie, że to, co się w tej chwili buduje, będzie promieniowało w przyszłości, sprawi, że wspólnie stworzymy siłę, która będzie bardzo istotnym głosem również w Unii Europejskiej, kiedy Ukraina formalnie do niej wstąpi, że też naszymi wartościami, które wyznajemy, będziemy po prostu zarażać społeczeństwa pozbawione tych wartości. I na tej wypowiedzi kończymy naszą rozmowę, naszą podróż na Wołyń, czy też jak kto woli, w stronę Podola. Dziękuję, pani Kostko. Dziękuję. Tą rozmową kończymy dzisiejszy program. Serdecznie dziękuję, że spędziliście ten czas z nami i zapraszam do słuchania Radia Kuriera Galicyjskiego premierowo w każdy środowy poranek na kanale YouTube Radio Kurier Galicyjski. W audycji wykorzystałem nagrania zrealizowane przez naszych redakcyjnych kolegów, przez Konstantego Czawagę i Aleksandra Kuśnierza. Za udostępnienie wywiadów serdeczny Bóg zapłać. Przy mikrofonie był Artur Żak, a Andrzej Borasewicz realizował dla Państwa tę audycję. Do usłyszenia za tydzień. Tu Radio Kurier Galicyjski. Projekt wspierany ze środków Kancelarii Prezesa Rady Ministrów w ramach konkursu Polonia i Polacy za granicą 2021. Projekt Profesjonalne Media na Ukrainie 2021-2022 realizowany przez Fundację Wolność i Demokracja. Audycja wyraża jedynie poglądy autorów i nie może być utożsamiana z oficjalnym stanowiskiem Kancelarii Prezesa Rady Ministrów.